Gdzieś w środku lasu, w niewielkiej wiosce w Belgii, zauważyłem w lesie niewielki domek. Jesteście ciekawi, co kryje się w środku? Jestem przekonany, że tak. Ja również jestem ciekawy. I za chwilkę wejdziemy, zobaczymy, czy jeszcze jest jakieś wyposażenie. Jeśli nie, to szkoda. Ale i tak bardzo się cieszę, że tutaj jestem i mogę wam pokazać cokolwiek. Dobra, wchodzimy. A, jednak nie będę rozczarowany. Dom jest wypełniony różnymi przedmiotami. Tu mamy jakieś metalowe figurki. Kuchenka gazowa. Znajdujemy się w części kuchennej. Zobaczcie, sprzęt do pompowania wody. Ciekawe, czy działa jeszcze. Nie będę próbował. Kanapa skórzana. Tutaj piękna lampka. Słuchajcie, widzę tutaj kalendarz z marca. Wow, zobaczcie, jakie telewizory. Samochodzik i Monopol. Każdy z was pewnie grał kiedyś. Świetna gra. Bardzo ładne drewniane elementy wyposażenia. Znajduję je praktycznie wszędzie w Belgii. Wow, zobaczcie ten piec metalowy. O kurde. Kawał fajnego pieca. Tutaj mamy toaletkę, czy też komodę, raczej toaletka, ma lusterko tutaj, również drewniana. A to co mamy? Nie wiem, co to za napój. Tak wygląda wnętrze pieca. Drewniany kredensik. O, jaki fajny boombox. Ciekawe, czy by zadziałał. W szafie nadal znajdują się ciuchy. A na szafie kasety, głośniczki. I na samym końcu Jezus, chyba gipsowy. Tu jakiś obrazek, kobiety pracujące w polu. Kartonów.
Słuchajcie, jest wejście na górę. Oczywiście zajrzyjmy tam jak najszybciej. Takie malutkie poddasze, ale może być ciekawie. Mamy tutaj troszeczkę bałaganu, bo zobaczcie, jest kalendarz z 2005 roku. Czyżby tutaj była dodatkowa sypialnia? Najprawdopodobniej tak. Okienko. Będziemy schodzić powoli na dół i zobaczymy, co jeszcze znajduje się w okolicy tego domu. Może znajdziemy tutaj więcej opuszczonych obiektów. Zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś to wszystko porzucił. I najprawdopodobniej nie ma zamiaru wracać, o ile jeszcze żyje, bo to różnie bywa. Najczęstszym powodem tych wszystkich opuszczonych domów w Belgii jest śmierć właściciela. Zobaczcie, jaki ładny zegar. Jest z tyłu. Tutaj mamy być może jakaś ziemianka. Słuchajcie, tam jest piwnica. Kurde, zerkniemy tam. Tylko muszę się tutaj dostać, bo jest bardzo wąsko. Strasznie śmierdzi tutaj. Obym jakiś zwłok nie znalazł. Nie, tutaj chyba przetrzymywano w klatce zwierzaki lub żywność, chyba tak. To miało pełnić rolę ziemianki. Siema, Spider. No dobra, zobaczcie, jak wygląda wejście. Troszkę wąskie. Co tutaj mamy? Tyły domu. O kurde, przyczepka. Zobaczcie, ile rowerów. Wygląda nasz domek z zewnątrz. Jest naprawdę niewielki. Tutaj chyba brama wyjściowa. Taczka. Będziemy kończyć eksplorację. Tutaj mamy bramę wyjściową. I jakąś dróżkę, tylko nie wiem, gdzie ona prowadzi. Najprawdopodobniej to
ogólnodostępna droga. Tak jest. I tutaj ktoś mógł do swojej posiadłości wejść. I wypoczywać sobie na przykład w weekendy. Dobra, moi drodzy, ja powoli się szykuję do wyjazdu. Mam jeszcze dzisiaj jedno miejsce do zwiedzenia. Może się uda bez przeszkód zwiedzić. Jeśli tak, to na pewno wam pokażę w którymś z odcinków. A na razie żegnam się z wami i do zobaczenia znowu. Trzymajcie się, na razie.